Święta były dla burmistrza Działdowa spokojne. Na sesji tuż przed radni zatwierdzili budżet na 2023 rok. Szczegóły omawia burmistrz Grzegorz Mrowiński. Budżet został przyjęty, to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców Działdowa. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu przekonywałem radnych powiatu działdowskiego, a dzisiaj trudne zadanie musiałem przekonać niezdecydowanych radnych gminy miasto Działdowo do zagłosowania za przyjęciem budżetu, w którym kluczową inwestycją na najbliższe lata będzie budowa basenu pływackiego, krytego basenu pływackiego. Było wiele pytań, była ożywiona dyskusja, która towarzyszyła tej uchwale. Ostatecznie myślę, że jest to powód do dumy. 20 radnych głosowało za przyjęciem tego budżetu, jeden radny się wstrzymał. Także myślę, że od roku 2018, kiedy w programie moim wyborczym, ale również mojego kontrkandydata pojawiła się kryta pływania, nic się nie zmieniło. Radni dalej wsłuchują się w oczekiwania mieszkańców i wiedzą, że ta inwestycja jest potrzebna i jest to ostatni dzwonek, żeby zacząć ją budować. Pytania były nie tylko ze strony radnych, którzy w cudzysłowie zawsze pytają, czy zawsze mają wątpliwości, natomiast też pewne wątpliwości pojawiały się wśród radnych, którzy na pierwszy rzut oka wydawali się, że są zwolennikami krytej pływalni. Głosowanie pokazało, że wszyscy jesteśmy zwolennikami, aczkolwiek warto pytać, dlatego żeby wiedzieć, jak ta sytuacja do końca wygląda. Były pytania o analizę kosztów, analizę finansową, o to, jakie zostaną zastosowane technologie, które ograniczą koszty funkcjonowania basenu. Ponieważ wcześniej miałem radę w powiecie działdowskim, na którą dosyć wnikliwie się przygotowałem, dzisiaj udzielenie tych odpowiedzi nie było takie trudne. Budżet jest bardzo trudnym budżetem, a wynika to przede wszystkim ze wzrostu kosztów, jakimi obciążane są samorządy. Mam tutaj na myśli koszty energii, koszty prądu, czy chociażby wzrost najniższego wynagrodzenia. To wszystko powoduje, że po raz pierwszy w historii miasta pojawił się deficyt operacyjny. Na szczęście poprzednie lata wygenerowały nam sporą nadwyżkę finansową, dzięki której ten deficyt udaje nam się pokryć. Myślę, że jest to też budżet nie tylko budowy basenu, ale także będą kontynuowane sztandarowe inwestycje, które zostały rozpoczęte w tym roku. Mam na myśli tutaj budowę małej obwodnicy Działdowa, czy ulicy Prostej i ulicy Granicznej, ale także będą rewitalizowane dalej koszary. Oprócz tego jest jeszcze sporo innych inwestycji, które są zawarte w załączniku numer 3, natomiast jest to budżet, w którym nie ma żadnych zagrożeń dla gminy miasto Działdowo. My po raz kolejny schodzimy z zadłużenia. Na koniec roku 2025 spłacimy wszystkie kredyty, które zostały wcześniej zaciągnięte przez mojego poprzednika, ale także te kredyty, które i pożyczki, które ja pożyczałem. I naprawdę nasza kwota zadłużenia nie jest duża. To powoduje, że sytuacja finansowa miasta Działdowa jest bardzo dobra. Myślę, że jest to efekt przemyślanego i odpowiedzialnego działania w poprzednich latach. Budżet Działdowa na 2023 rok jest ambitny, a rozpoczęcie sztandarowej inwestycji, jaką jest kryta pływalnia, skupi na finansach miasta wiele oczu. Burmistrz jest jednak zdania, że jeśli nie teraz, to kiedy?